Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, partie klasyczne wracają do porządku dziennego. Trochę się za tym też stęskniłem, dlatego zaprezentuję partię pomiędzy Robertem Fischerem a Ludkiem Pachmanem. Partia będzie rozegrana przez Fischera w taki sposób, jakby każdy z nas mógł sobie zagrać tę partię. Sposób prosty, logiczny, bardzo przyziemny, więc zapraszam serdecznie do analizy, żeby się nauczyć grać tak samo, jak grał Robert Fischer, genialny zresztą szachista, jak większość osób z kanału mojego wie. Moi drodzy, tylko przypominam jeszcze krótkie ogłoszenie. Kurs Szachowe Fundamenty jest do nabycia tylko do 11 października, do środy. Do godziny 22. Linki znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. A ja już przechodzę z wielką radością do analizy partii Fischera, która naprawdę była rozegrana w sposób do bólu logiczny. E4. Tak się zaczęła ta partia. Przeciwnik Fischera odpowiedział ruchem E6, czyli obroną francuską. D4, D5. Skoczek na C3. Tutaj jest mnogość wariantów. Goniec B4 jest najpopularniejszym posunięciem, ale też występuje ruch jak skoczek na F6, więc tak też zagrały czarne. Goniec od razu postanowił zagrać na G5, związać skoczka. Pionek wybił na E4 i skoczek na E4 wybija. To są normalne rzeczy. Goniec na E7. I co ciekawe, w tym momencie można tutaj do spodu wybić skoczkiem, gońcem, gońcem, hetmanem. Może ja to szybko przestawię i zobaczcie, że w następnym ruchu gramy skoczek D3 z bardzo prostą, ale uwaga, w miarę równą grą. Znaczy to jest równa gra, ale wygodniejsza po prostu białymi. Tyle, że Fischer w tym układzie zbił gońcem na F6, goniec odbił i nie postanowił skoczka wymieniać za gońca, tylko wyprowadzić kolejną figurę, co jest dobrym pomysłem, jak najbardziej normalnym. Skoczek na D7 się poruszył, czyli czarne się godzą z tym, że tutaj goniec może być wymieniony. Białe tego nie zrobiły, więc po co wracać tym gońcem? Chyba, że ktoś lubi mieć gońce, no to może sobie wrócić, ale też strata tempa zapewne. I ruch, który Fischer uwielbiał grać w szachach białymi, mianowicie goniec C4. To jest jego standardowe posunięcie, takie powiedzmy ideowe, które stosował również w obronie sycylijskiej, szczególnie w ataku Sozina. Ale to już inna para kaloszy. Moi drodzy, tutaj czarne zrobiły roszadę, Fischer również zrobił roszadę. Posunięcie C6. Zwróćcie proszę uwagę, że ten goniec ma trochę ciasno. Oczywiście on się zdoła wyprowadzić. Tutaj wjazd skoczkiem na D6 nie ma najmniejszego sensu. To nic tak naprawdę wielkiego nie daje. Ewentualnie możemy wybić słabego gońca czarnych, ale tego raczej nie chcemy. Hetman zagrywa na E2. Standardowe posunięcie. Zwróćcie uwagę, że każdy z nas w obronie francuskiej w tym układzie tak może sobie grać. To jest układ prosty, logiczny i gra się naprawdę to bardzo prosto. Zobaczcie, co było dalej. Zagranie B6 ze strony czarnych i wieża AD1. Tak jak już wspominałem, skoczek tutaj teraz też dobrze nie działa w tym układzie, bo hetman C7. No i skoczek albo wymienia słabego gońca, albo ucieka, stracimy tempo, więc nie ma to sensu. Wprowadzenie wieży na D1 ma bardzo dużo sensu. To jest bardzo ładny ruch, też nie tylko w tym układzie. Pamiętajmy, jak stawiamy wieżę za pionka i na rentgenie z hetmanem, chodzi o to, że czarnym będzie ciężko w przyszłości podważyć centrum, dlatego że sobie wybijemy z jednej albo z drugiej strony. I ta wieża już bardziej fajnie patrzyła na hetmana. To jest takie logiczne do bólu posunięcie. Wieża za pionka przy okazji też go broni. Hetman zagrywa na C7, od razu jest ucieczka. I teraz białe postanowiły tego gońca jednak sprzątnąć. Skoczek wybił. I ruch, który zadziwia według mnie, znaczy mnie też zadziwił. Fischer zagrał i co jest najlepsze? Silnik wskazuje to jako pierwsza linia i Fischer tak też zagrał. To jest niesamowite. Może miał kiedyś w latach 60. silnik szachowy, ale wątpię. Jest hetman na E5. I to nie jest jakieś niebywałe posunięcie, które wygrywa. Absolutnie nie. Tutaj chodzi o uproszczenie pozycji. Fischer stwierdził, że uprości pozycję. No i teraz zobaczcie, że jakby nastąpiła wymiana hetmanów, skoczek by wybił. No to ta pozycja jest po prostu równa. Tutaj się nic wielkiego nie dzieje. Może Fischer lubił coś takiego grać, ale może się pozycja zmienić, przepraszam, gdy po wymianie hetmanów pionek wybije. I to jest też ciekawe. Jeżeli odejdzie skoczek, no to pasywnie skoczek nie chce uciekać, raczej aktywnie na D5. I tutaj może Fischer zaplanował sobie goniec D3 z planem C4.
Jeżeli nastąpiłoby C5, czyli próba rozwoju tutaj dalszych figur i pionków do centrum, no to C4, skoczek by musiał uciec. No na B4 to jest w ogóle fatalny ruch, bo zawsze zagramy tutaj, tego skoczka odpędzimy, będzie skoczek miał ogromne problemy z dobrą placówką, więc po odejściu na E7 i zagraniu gońcem wieża B8, może Fischer dążył do czegoś takiego. I ta pozycja jest też mniej więcej równa, ale jak widać więcej przestrzeni mają białe, zajęta wolna linia i może Fischer upatrywał w tym swoich szans, grając właśnie hetman E5. Jednakże czarne zagrały hetman E7, na co? Na spokojnie C3, wzmocnienie centrum, ruch wyczekujący, wzmacniający, prosta sprawa, goniec na B7 i wieża z F na E1. Każdy z nas może taką partię rozegrać. Powtórzę to jeszcze raz, bez żadnego problemu grać jak Fischer. Te układy rozwojowe, figurowe, wieżowe, hetmanowe, roszada, w tym momencie jest to bardzo proste i można to powielać, powielać i grać po prostu solidnie, mieć pewność, że będziemy grać dobrze. Wieża z F na D8. No i teraz Fischer przystępuje do pewnych działań. Skoczek na G5. No i można powiedzieć, że figury tutaj fajnie się centralizują i próbują coś ugryźć. Jednak nie jest to takie proste. Tutaj H6 nastąpiło i jeżeli ktoś upatruje tutaj taktyki w tym momencie, to można sobie zatrzymać materiał, ale raczej stracisz czas, dlatego że taktyki tu żadnej nie ma, ale czasu może do końca nie stracisz, bo jednak jak sobie trochę pomyślimy, zastanowimy się, to zawsze to nas rozwija. Słuchajcie, skoczek F7 mogłoby w sumie wejść, ale ten ruch nic nie daje, chyba że hetman zbije, to wtedy wygrywamy bardzo łatwo. Jednak po wybiciu królem i wybiciu na E6, król F8, no ta pozycja no nie jest dobra białymi. Tutaj ciężko o jakąś rekompensatę. Oczywiście białe trochę cisną, można szans upatrywać w marszu pionkami i prawdopodobnie w jakimś blicu może to by się udało, ale raczej trudna sprawa. Jednakże po H6 skoczek zagrał na E4, Fischer upraszcza pozycję, nastąpiło wybicie, ale wybicie wieżą i to ma swoje zalety. Pozycja jest równa, co ciekawe, ale zalety są, dlatego że tutaj białe po hetman D6 będą przechodziły do ataku. Król, hetman H5 i tutaj będzie atak na stronę króla czarnego. C5 z atakiem na wieżę i wieża G4. Zobaczcie, ciężkie figury również mogą próbować atakować króla. Wystarczą, a może i nie, trzy figury, żeby atak mógł być skuteczny. Tutaj na razie są dwie, ewentualnie zaliczmy do tego gońca. Jednakże król ucieka, bo groziło hetman H6 i teraz wieża D3. Bardzo ciekawe posunięcie, można powiedzieć, że wieża wchodzi do gry i będzie chciała tego króla męczyć. Jednakże tutaj chodzi też o to, że goniec pilnuje wieżę i jest możliwość wybicia na C5, zepsucia struktury pionków. Nastąpiło bicie, wieża z G na D4, teraz zmienia się front gry, czyli białe już nie atakują, przechodzą do centrum, zajmując linię D. Hetman C7 i żeby zająć tę linię D, bardzo ładne posunięcie hetman H4 z atakiem na wieżę i tutaj z obroną. No i w tym momencie wieża zbiła na D4, hetman odbił i wolna linia zajęta. Oczywiście, wolna linia zajęta, pozycja równa, weźcie to i wygrywajcie. Słuchajcie, to nie jest takie proste. Fischer pokazuje, jak subtelnie próbuje przeciwnika nadgryzać. Nie hetman, tylko wieża na E8 sobie zagrała, no i goniec zaatakował. Tutaj oczywiście goniec C6 można próbować wymieniać czarnymi, ale to czarne muszą się tłumaczyć z tej pozycji, nie białe. Tak też zresztą poszło i teraz ruch ładny. Ruch ładny, klasyczny, no bo większość z nas by wymieniła i powiedziałaby, o, zaraz podpiszę remis. Ale nie Fischer. Fischer próbuje swoich sił do końca. Tak też, taki charakter gry też miał Garry Kasparow oraz Magnus Carlsen. Mistrzowie świata zawsze grają do końca. To znaczy mówię tutaj o tym, że jak mają remisową pozycję, no to próbują wygrywać, bo jak mają przegraną figurę mniej czy coś, no to wiadomo, że poddają, szkoda energii. Bicie na B5, pionek bije na B5, no i ten pionek z B5 bardzo fajnie te pionki tutaj zablokował, taki atak mniejszościowy można powiedzieć, a dwa pionki jeszcze są w zapasie z tyłu i to jest fajne. No oczywiście tutaj pozycja jest dalej równa, ale jednak białe zaczynają troszeczkę napierać w tej końcówce. F6 ze strony czarnych, C4, podciągnięcie pionka, wieża C8 i B3 oczywiście z obroną. W tym momencie wieża E8 i tutaj zobaczcie, że w tym momencie czarne po prostu stoją w miejscu.
Białe zagrały f4. No i teraz trzeba oczywiście liczyć się z tym, że będzie ruch e5. Jednakże czarne zagrały król e7. Jeżeli byłby ruch e5, no to oczywiście to trzeba wybić. I w momencie, gdy wybije to wieża, no to tutaj są dwie opcje. Albo próbujemy grać na przykład subtelnie jakieś h3 i wyczekiwać, albo wymieniać hetmany, co też jest ciekawe, bo po takiej wieżówce i ataku na pionka, wieża oczywiście daje szacha i próbuje aktywnie się bronić, no to król e3. I w tej sytuacji tutaj, no ta wieżówka jest po prostu przyjemniejsza białymi. Czy jest wygrana? Bardzo ciężko to określić, gdyż jak czarne będą bardzo dobrze się bronić, no to pewnie może być remis. Bardzo ciężko mi to określić naprawdę, ale na pewno białymi gra się wygodniej. Próbujemy dotrzeć królem do tego skrzydła i upatrywać szansę w swoich pionkach na skrzydle hetmańskim. Te pionki nie mają tu znaczenia, bo jak czarna wieża by się zajęła pionkami ze skrzydła królewskiego, no to my się zajmujemy tymi pionkami, jesteśmy po prostu szybsi. Więc tak mogłoby się to potoczyć, jednakże król zagrał na e7 i teraz h3 ze strony białych. No właśnie, to jest taki ruch subtelny, wyczekujący. Fischer czeka na rozwój wydarzeń. Wieża c8 z powrotem, król f1, wieża a8. Widzimy, te ruchy czarnych są bezsensowne, czyli które stoją w miejscu, po prostu czarne stoją w miejscu. Król jednak wrócił, Fischer zmienił koncepcję swoją na dalszą grę. a5 nastąpiło, próba sprowokowania do zbicia w przelocie, ale tego nie czynimy. Tu pionek b6 pojawił się jako słabość. Hetman na e4, jest opcja wejścia na słabe pole g6 i ataku pionka g7. Wieża d8 i wieża g3. Bardzo fajnie. Tutaj zobaczcie teraz, że jak nastąpi szach, to król się fajnie chowa. Król f7 się broni. W tym momencie oczywiście po szachu król f8, więc król zagrał na h7, zmuszając wieżę do zagrania na g8. I ten ruch jest już niestety słabszy. Co należało grać czarnymi, co jest, uważam, z jednej strony bardzo trudne, ale z drugiej strony ratujące. Tutaj czarne powinny dać szacha i po król h2 po prostu z zimną krwią wybić tego pionka na f4, wiążąc wieżę. I nawet tutaj jak hetman zbije na g7, co się wydaje bardzo groźne, no to po takich posunięciach można podpisać remis. Tutaj nic białe niestety nie mogą ugrać. Ta pozycja mogłaby się skończyć remisem, ale widać, że Fischer po ruchu hetman h7, można powiedzieć, troszeczkę zablefował albo szukał swoich szans lub stwierdził, że no tak, mam tu wariant remisowy, jak przeciwnik tak zagra, no to remis trudno, a jak nie, no to będę miał opcję na wygrywanie. Tak się też stało. Pasywna obrona rzadko kiedy popłaca. Obrona aktywna to byłby ruch wieża d1, więc tak by trzeba było grać. Hetman dał szacha. Król zagrał na e7 i to jest gruby błąd. Tutaj przede wszystkim należałoby zagrać król f8, ale Fischer też już miał tutaj na pewno większe szanse z uwagi na to, że wieża jest wyłączona chwilowo z gry. I przykładowo po wieża e3 z atakiem na pionka, na przykład hetman d7 z obroną, no to wieża d3, hetman c7 z powrotem, f5, e5, no i na przykład przerzut hetmana przez g4, e4 i męczenie króla z tej strony znowu. Istnieją takie opcje i tutaj białe na pewno by dały sobie już radę w tej końcówce, bo to widać, przede wszystkim koordynacja jest bardzo ważna, koordynacja figur. Jednakże po król e7, moi drodzy, tutaj białe bardzo szybko wygrywają. Jak zagrać białymi, żeby tę pozycję wygrać? Otóż hetman bije g7. Oczywiście to jest bardzo proste, tutaj wybicie, czyli pionek więcej, król, wymiana na c7 i bardzo prosta pionkówka. Tutaj oczywiście król do centrum jak pójdzie, to też jest wygrana. Ale nie ma takiej potrzeby, król się w ogóle w tej końcówce nie musi poruszać, więc jak wygrać, nie poruszając królem? Oczywiście g4, tu są opcje przełomowe, król do centrum, h4 i tutaj grozi po prostu ruch g5, bo zawsze jest przełom c5, za chwilę pokażę. Ruch e5 ze strony czarnych, no i po g5 można tę partię już poddać. Co tutaj może być? Jeżeli na przykład nastąpi h5, no to bijemy tutaj. Jeżeli pionek wybija, to podchodzimy królem, ten jest zawsze wolny. Jeżeli bije pion i bije król, no to g6, pionek ucieka. Prosta rzecz. W momencie, gdy nastąpi teraz bicie tutaj, to bijemy tutaj. Jeżeli bicie, no to bijemy po prostu król e6, podchodzimy królem, król f5 i jeżeli król się tu pojawi, to wtedy przełom przez c5 i ten pionek z b5 dochodzi do pola przemiany bez żadnego problemu. Więc tak Fischer tutaj gościa rozpracował. Oczywiście
To też się łatwo mówi, pozycja była remisowa, ale grał. To jest najważniejsze. Także polecam Wam dokładną analizę tej partii i można jak najbardziej powielać sobie grę mistrzów, grę arcymistrzów. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Nie przedłużam. Do zobaczenia. Do następnego razu.